Ojca i Syna i Ducha Świętego. Prosimy Cię, aby dzięki wstawieniu Jezusa wielu orędowników, Ojcze,
przez te bardzo przed tronę i pokłon oddaję Bogu mówiąc. Amen. Błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i potęga Bogu naszemu na wieki wieku. Amen. A jeden ze starców odezwał się do mnie tymi słowami. Ci przyrodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? I powiedziałem do niego, Panie, ty wiesz. I rzekł do mnie, to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i wywiedli je w krwi baranka. Oto słowo Boże.
nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni owocem Ducha, bowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni ci się, albowiem oni na własność posiadą. Błogosławieni, którzy łatwą i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam żądają i prześladują was, i gdy mówią wszystko kłamliwie złe na was z mego powodu. Cieszcie się i ratujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie. Uroczystość wszystkich świętych każą nam pomyśleć.
na zbawieniu i zadać to proste, fundamentalne pytanie, czy jako ten, który jest człowiekiem wierzącym, tą chwałę nieba osiągnę. Proszę zauważyć, ona zapisała takie zdanie, gdy w naszym sercu jest Chrystus, to ze wszystkiego jesteśmy zadowoleni. I wspomina wiele rzeczy, które inaczej wyglądają, kiedy ten Chrystus faktycznie jest obecny w moim życiu. Przecież mamy świadomość, że my przynależymy do Chrystusa. Jeżeli dzisiaj pytając siebie, kim jesteśmy, to mówimy, że jesteśmy Kościołem, który pod przewodnictwem papieża, przez wyznawanie tej samej wiary, przyjmowanie tych samych sakramentów świętych, dąży do zbawienia. Ja zatem w naszym życiu jestem z tym życiem sakramentalnym. Czy jestem człowiekiem wiary, który podnosi się wtedy, kiedy upada, kiedy ma świadomość tego, że to, co było złe, trzeba od razu naprawić, spotkać się z Chrystusem w sakramencie pokuty, w sakramencie Jego wielkiej miłości miłosiernej. Ale uświadamiamy sobie, przeżywając tą dzisiejszą uroczystość, że my także jesteśmy równym Bożym, wybranym przez Boga, mającym szczególne zadanie do spełnienia, uczyć o Bogu i być znakiem Boga. Czy jestem znakiem samego Boga? Dzisiaj w to uroczyste święto, kiedy w tym jednym święcie przywołujemy do masę świętych, znanych z imienia i tych, których nie znamy, którzy przeszli przez swoje życie dobrze przeniosł i w ten sposób osiągnęli chwałę nieba, czyli są Kościołem triumfującym, tym Kościołem chwały, do którego dzisiaj my, jako ten Kościół pielgrzymujący, zanosimy ufne i pokorne prośby, aby oni, ci, którym się udało, aby się wstawiali za nami, aby ich zgoda naszego życia tutaj na ziemi była wypełniona. A wypełnienie znajduje w tym, że przez zachowanie przykazań, przez modlitwę, przez dobre słowo ja łączę się na nieśmiertelność tym, który jest zbawieniem nas wszystkich. Zatem dziś, jakże mamy wielu orędowników, tak wczoraj wieczorem próbowałem sobie przypomnieć, masz mówić o świętości, o tym, żeby każdy z nas się zbawił, ale mamy przykłady, do kogo wracamy, aby ten święty wstawiał się za nami. Pewno wymienicie świętego Jana Pawła II, którego właściwie wielu zna. Ale czy wracam do niego? Czy proszę go o wstawiennictwo, o wierność Bogu do końca swoich dni? Kiedy nie było sił, kiedy nie mógł otworzyć ust, kiedy mówił przez swoje cierpienie, że Bóg jest miłością, że każdy powinien być zbawiony. Może to brat Albert, który pewno przemierzał tą drogę tutaj, który kierował się w stronę Zakopanego na Karatówki, tam, aby w tym pięknie przyrody odzyskiwać siły, aby dalej móc służyć temu, kto potrzebuje, może inni święci, których znamy, może to święty Maksymilian Kolbe, który oddaje swoje życie za jednego z współwięźniów, może to mój patron, może święta Jadwiga, może wielu, wielu innych. I dziś prosimy o wsparcie.
Dlaczego? Bo w tym świętym obcowaniu, w tej duchownej, łączności pomiędzy nimi a nami jest jakaś droga łączności. Oni dziś nam pomagają, abyśmy stawali się tymi, którzy, jak wspomniałem, powiedziałem, abyśmy i my zostali zbawieni, abyśmy i my to niebo osiągnęli. Ale dzisiaj po uroczystym nieszporach będziemy się kierować tam do naszej doliny Jozafata, tam gdzie leżą właśnie miejsce. I w tym świętym obcowaniu możemy pomagać duszom czystowym, temu pośrodku cierpiącemu. Oni może potrzebują naszego wsparcia, naszej modlitwy, komunii świętej, tych odpustów, które możemy ofiarować w ich intencji. Oni nie odeszli aż tak daleko. Pamięć zmarła, dotąd trwa, póki będzie w pamięci naszego serca. To jest ten Kościół cierpiący. Ale jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, czyściec jest to stan kary doczesnej. Ta kara się pewno w pewnym momencie skończy. I często mówię, musimy pamiętać o zmarłych, jeżeli chcemy, aby inni po naszej śmierci pamiętali o nas. Kościół triumfujący, ten, który jest w chwale, ten Kościół święty nie potrzebuje naszej modlitwy. To my potrzebujemy ich wsparcia. Trzy rzeczy czekają człowieka po śmierci. Oczywiście jest śmierć, sąd szczegółowy, niebo, czyściec i stan na wiecznej kary. Dlatego dzisiaj przy okazji tej uroczystości musimy pytać się, gdzie jestem bliżej, czy do nieba, czy do czyśćca, czy nie daj Panie Boże, znajdę się w wymiarze piekła, stanu kary wiecznej, gdzie nie może mi już nikt pomóc, bo zaparłem się miłości samego Boga. Jeden z księży w czasie kazania dawał pijakom taką radę. Ta słabość jest obecna w tej wspólnocie. Więc mówi, wybuduj w domu barek, kup litr wódki i niech żona sprzedaje ci po 7 zł za jeden kieliszek. 20 kieliszków to pewno litr. A gdy wypijesz pierwszy litr, żona zaoszczędzi 140 zł. Załóżmy, że uda ci się przeżyć 10 lat, po upływie których spokojnie w pijackim zamroczeniu wyciągniesz nogi. Twoja żona będzie miała wiele pieniędzy, z których urządzi ci zazwyczaj huczny pogrzeb. Taka jest rzeczywistość. Może także wyjść ponownie za mąż. Wystarczy jej z tych pieniędzy na przyjęcie weselne i na zapomnienie marnego życia, jakie miała z tobą. Więc my w życiu wybieramy tak, a nie inaczej. Wybieramy często słabość. W obliczu tej uroczystości wszystkich świętych prośmy, aby każdy z nas się zbawił. Abyśmy umieli wybierać to, co jest dobre. Abyśmy umieli odrzucać to, co jest słabe. Aby na końcu naszych dni Bóg powiedział do ciebie, do mnie, wejdź do radości nieba. Abyśmy swoją słabość odrzucali. Abyśmy umieli za te słabości żałować. A w tym wielkim czasie modlitwy także za zmarłych, szczególnie dnia zapocznego, módlmy się, aby ci, którzy potrzebują oczyszczenia, dzięki naszemu wsparciu,
do niego osiągnęli. Złóżmy wyznanie naszej wiary. Jeszcze jedno do Boga.
którzy w życiu doczesnym naśladowali Chrystusa i po śmierci otrzymali udział w Jego chwale. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to wtedy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Przedstawiałem swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą, napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju.
Módlmy się. Boże, tylko Ty jesteś święty i Ciebie wielbimy, jakie źródło świętości wszystkich zbawią. Sprawa, byśmy z pomocą Twojej łaski osiągnęli pełnię miłości i oduczny łaistycznej, która spotrzymuje w ziemskiej pielgrzymce, mogli przejść na uczne w niebieskiej ojczyźnie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jeszcze krótkie ogłoszenia. Dziś Kościół wychwala Pana Boga za świętych i błogosławionych. To ci, którzy zakochali swoje żale we krwi Baranka, radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzięki świętym obcowaniu z naszymi orędownikami w niebie, dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy i czy jej pragniemy. Wierni, którzy nawiedzają Kościół, kaplicę publiczną, w Dniu Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny, mogą dostąpić łaski odpustu zupełnego, który może być oddawany tylko za zmarłych. Ten odpust można odzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. W czasie nawiedzenia świątyni należy odmówić Ojcze nasz wierzę oraz wypełnić inne warunki, jak spowiedź sakramentalna, komunia święta i modlitwa wilczęcka Ojca Świętego. Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być ofiarowany za duszę w czyściu cierpiące. Odpust ten jak od 1 do 8 listopada wyłącznie jest zupełny, a w inne dni roku cząstkowy. Przypominamy wszystkim, że dziś uroczystość wszystkich świętych nie wystarczy być tylko na cmentarzu. Trzeba także uczestniczyć we mszy świętej, bo jest to święto obowiązkowe w sumieniu. Porządek jest niedzielny. 2 listopada Kościół wspomina wszystkich wiernych zmarłych. Bliskość uroczystości wszystkich świętych, wspomnienie wszystkich zmarłych nie jest przypadkowe. Stanowimy bowiem jeden Kościół. Musimy też jeszcze być Kościołem pielgrzymującym do nieba i walczącym z grzechem. Święci są Kościołem triumfującym, a zmarli przebywający w czyściu są Kościołem oczyszczającym. Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyściu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby jak najprędzej mogli przebywać blisko Ojca w niebie. Dzień zaduszny, Msze Święte są o 6:30, 7:00, 8:00 i o godzinie 17:00. W ciągu tygodnia, 10 dni przed Mszą Świętą, modlimy się za zmarłych i czytamy wypominki. Teraz na zakończenie tej Mszy Świętej przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan